za wcześnie? Tak? Wstałeś już, czy nie? Marika się już wyprowadziła. Co zrobiła? Wyprowadziła się. A czemuż to? Bo jedziecie do domu. Aha. Co ty teraz robisz? Wiesz co, teraz, bo ja sobie przypomniałam, że mam się przygotować, żeby maila dzisiaj napisać, bo wczoraj o tym zapomniałam. Ale to sobie zaraz zrobię, jak wrócę ze śniadania. Nagrywaliśmy 3 razy. Mówię, że 3 razy nagrywaliśmy moją wypowiedź, bo się tak zdenerwowałam. Ładnie wyszła. Bo ja pamiętam, bo ja tego używałem, tego wideo. To było Paweł Skraba. Ale zawsze mówi tak, dobra Magda, no to teraz nagrywamy do radia, a potem nagrywamy do Radia Maryja. A czego szukałaś? Po co? Zobaczysz. Nie robię, ale dzisiaj akurat tylko sobie je wygłodzę. Ile trwa? Średnio u ciebie? No, pół godziny, jak nie więcej. Jakie masz przezwisko? Hela. Dlaczego? Oj, zaczęła 10 lat temu bodajże, jak do szkoły przyszłam do SNS-u Zakopanem i jeden trener tak do mnie mówił, bo opowiadałam tam o swojej sąsiadce. Która miała na imię Helena. Tak, i tak się stało, że Hela. Będziesz tutaj ćwiczyła? Czy ktoś jeszcze będzie? Mogę dać już po fizję. A jeszcze nie ma, tak? Co masz? Pieniądze. A, dobra. A ile? Kupę hajsu. Miliony monet. Watch that star run. Oh, watch that.
that scars your run. Well, the days is past and gone, the evening shades appear. Oh, may we all remember well the night of death draws near. Everybody, watch that stars run. Watch that stars run. If the star runs down in the western hills, watch that stars run. Watch that star. Od której te zawody trwają? Od 10. Co wygrał? Nie wiem, nie śledzę. No chyba jesteś zadowolona. No jak na dzień po przerwie może być. Dobre tempo! Dojedziemy! Elegancko w Polsce rozwikamy! Jest ok. Było mi miło, że mogłam Wam pokazać, jak wygląda dzień łyżwiarza szybkiego. Serdecznie Was zapraszam do kibicowania i trzymania kciuków za nas na Pucharach Świata. Do zobaczenia!